Witam, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będziemy odwiedzać kopalnię Łukasz. Kopalnia Łukasz jest z XIX wieku. Za chwileczkę będziemy wchodzili do środka. Jeżeli jesteście zainteresowani, to gorąco Was zapraszam do oglądania. Hej, trzymajcie się. Taki mały kamyczek. Kamiuczek, trzymaj. Nagrywaj. Nie naciśnij go. Postaram się. Zobaczcie. O, jest. No i jesteśmy w środku. O, trochę się tu poobwalało. Tak, rzucimy okiem. O, fajny. No jest tak, właśnie jesteśmy w sztolni Łukasz. W sztolni Łukasz wydobywano srebro, a w późniejszym czasie syderyt, czyli rudę żelaza. Sztolnia Łukasz, w której jesteśmy, jest z 1847 roku, czyli z XIX wieku. Na dzień dobry można zauważyć syderyt. Ślady po belkowaniu. No syderyt oczywiście, no, powiedziałem przed chwilą o syderycie. I piękne gniazda od belek, które tutaj były. Dobra, lewo, prawo, prosto pewnie. Bo tam jest jakiś składnik. Tam chyba była komora, na wprost. Tak? Czyli w prawo idziemy? Tak, właśnie bawić, jak się dzieje. No zobaczcie mi tam najpierw. Dobra, to idziemy na prawo. Nie, no idź tam, tam najpierw. Z tego co pamiętam. To jest ta woda, woda komora do góry, do wspinania. Chyba. Ale zawalisko. Ale ma, widać jaka gruba żoła syderytu tu jest w tym miejscu. No, przynajmniej. Tutaj, cała. Cały syderyt. Cały ten osios syderyć. Tu podsadzili ładnie, zobacz, prawie jak na łupkach. Ja, ale czemu oni tego spowiedzi nie zwali? Prawie jak na łupkach, zobacz. No, prawie. Pozawalało się trochę. Tu zdaje się. Gdzie? Tam. Jest trochę miedzi tam. Tu na tych kontakcie widzę na górze, na tobą. No i chciałeś tam. O kur, zaciśnięte. Zaciśnięte? No. O kurwa, sorry, kamero. Zobaczymy. No nie! Dalej nie przejdziemy. Zawalone? Te. I to ostro.
szyna. Dobrze, że jest. Jak to wybijali, to nawet tego nie odkuwali ani niczego. A może się bali więcej wybrać, żeby nie pierdolą, bo zacząłem pękać do wyboru. No, tutaj tak. Tam też zawalone dalej? Tak, tak. No, gdzie ma to pod tutaj, widzisz, jak robią. No. Ale to takie autobusy. Tak. No, ładnie. Ale jest tu jakiś miedź jest na pewno, widzę, za przy decydercie. I tu pewnie. Ja. Nie wiem, czy to chcę ruszać tutaj. Nie. To nie ruszaj. No, tutaj też ładnie pospadało. Spaja się dalej. No wiesz, jak to zrobili tak późno. O, patrz. Izolator stary, Radek. No, nie, widziałem na tamtym obiekcie. Coś na dół jest, jakiś upad, tak? Tu jest ta bardziej współczesna, a tam jest chyba... Tam ja bym poszedł na sam koniec, wiesz? Łokuś. Tam jest zabawnie. Pozawalane. No. Dużo do czołgania. No to może być ta najstarsza część chyba. Pod nami jest chodnik, to wszystko siadło. A widzisz, jak to jest odspojone? Widzę. A tam dalej, na tobą rozwiązanie. Wszystko siada. No. No to zajmie. No to... To wejście rąbnie za jakiś czas. Jak kiedyś mówił, że rok temu to wszystko jeszcze stało bardziej. A nie, no tak było pozasiadane. Ale tam, w tamtym miejscu. A tam jest dziura, zobacz. No, następny obwał, panowie. Co? Następny obwał. No, trzeba nad nim przejść, tego co mają tam. A tu nie ma rudy. To jest skała płona. To oni chyba w tym, na początku XIX wieku tylko to wybierali przy tym wejściu, mi się wydaje. O kurwa. Tak to wyglądało? Tak. Tak to wyglądało. Można przejść pod tym kamieniem, można przejść dalej. I tam komora idzie też na drugą stronę, widzę. Zmierzą, no, po co się chodziło, to takie średnie do kopania. Ty to zobaczysz później. Masz tam tą komorę jeszcze. O! Czekaj. O! To jest tutaj ten upad, co tam żeśmy szli. Co? To nie to dochodzi, ten upad, co tam żeśmy szli? To gdzie on idzie? On jest pod nami. Do góry tam idzie. Ten jeden. Ale to co było ten, to jest pod nami. No. Wtedy tu jest tu trochę. I tam koniec. Czy to tutaj, gdy leżało, to nie pamiętam. Tu jest ruda srebra. To jest ruda. No pozawalone! Spaja. Mhm. Parę lat i tego obiektu nie będzie. I pokładnie ja ścian nie obstukuję, tylko kamienie luźne, żeby się widzowie nie stresowali. Ja wiem co mogę dzisiaj, wiem co nie. Ale jest druga srebra. Może nawet złota, bo tam... Na lewo, na prawo, nie ma wprost. Zobaczcie to na prawo. O. Zadzwonę ładnie.
jakiś chodnik. Przodek. Tutaj podsadzone. Tama jest. Dalej następna. A już ułożona. No i ta. Zawał. Zaślepiona rura. Nie, czy nie robię na ile. Jedzenia. Może jest pod potokiem nawet. Szyna się wygięła. Coś spadło. Zajebane też. To jest przodek chyba, albo z końca w prawo. Prawo, lewo chyba no. Idzie. I z przodkiem pewnie. Tak zabudowa. A waziliście czy nie? Pamiętam. To jest fajne. Czekaj, bo to jest taki. Bo nie zalubię to łeb tu. Zejście będzie śmiesznie. Wybrali, ale tu nie ma. A, tak jak myślałem. Tutaj przodek. A tutaj. Zawal. Cały strop poszedł i idzie dalej. I tutaj mamy taki upad delikatny. Tutaj jakiś chodnik pozawalany. Teraz zobaczymy. Słabo. A tam dalej całkowite obawy widzę. Ma sens coś tam pchać. Czym tam do góry co jest? Zawalone.
No i tutaj, jak wiesz, na załączonym obrazku tak samo. Zobaczyć to. Jaka ładna mączka uskokowa. Zmielone. Dlatego tak niestabilne. O. No tu ładny chodnik. Jeszcze w miarę taki. Ale wije. Kalcytu się trochę pokazało. Ale i przodek. Ale ładny. No. Dokładnie. Idziemy dalej. Zobaczymy. Kolejny upad. Wybrali żyłę. Przodek. Zobaczymy tutaj. No, ale pewnie tej żyły nie wybierali. Różne żyły, nie? Zawalony. Śrubka się stała. Zawalone. O. Tu widzę, ładnie podsadzili. Z prawej strony, a tu kolejny upadzik, gdzie wybrali żyłę, no i tam widać z daleka, że jest przodek, seria upadów wydobywczych. Następny upad. Tu mamy trochę wody, już widzę. Kolejny upad. Tutaj nawet zostało się jeszcze trochę obudowy. Co ciekawe. Idziemy tutaj do przodu. Kalcy się nam tutaj pokazuje. O, proszę bardzo, się biało zrobił. Kolejny upad z przodkiem.
No i niestety nie przyjdzie. No i idziemy dalej głównym przekopem, można powiedzieć. Widać to po tym, że jest obszernie wychodzą. O, patrzcie, zobaczcie. Uchwyt jaki ładny się został. Znaczy jaki manganinowo wyrazisty od monitu. Zaczyna się robić ciekawie. Patrzcie, ładny, wkomponowany, zmineralizowany. Jakieś długie światło. Latarki tutaj nie brałem. Za dużo targania tego sprzętu. I jakaś rurka tutaj przychodziła. Ładny chodniczek. Strzelany, ale ładny. Jakiś regularny strzał. Chodniczek musieli używać niezbyt dużo, po trochu. Proszę bardzo. Obwał. Nawet się zostało trochę obudowy. O, ładne skrzyżowanie. O. No i co? Idziemy chyba w prawo. Ładnie to wygląda. No więc zaczniemy od prawej. Przewód jakiś rozebrali. Kolejne łączki. Drewno w środek. Pójdę na to i obejmę. Piękny chodniczek. Ustało się. A tu był składzik MW. Była nawet tabliczka informacyjna, która o tym pisała. To było chyba do przechowywania zapalników. Zamknięte z operacją.
podsadzony chodnik. Ładnie widzę. Kalcyty się porobiły. No to co? Idziemy dalej. Niekończąca się opowieść, widzę. Bryczka. O, zobaczcie. Tutaj tabliczka chodnikowa, z którego roku jest ten chodnik. Ten jest już taki współcześniejszy, tak jak mówiłem, 1847 rok. Rok 1847 rok. A tutaj mamy chodnik z 1899. Ogólnie kopalnie tutaj, te, które były, pracowały do lat 1970. Przechodziły po drodze różnego rodzaju modernizacje. Na początku z wyrobisk urobek był wyłożony za pomocą koni, wózków tak zwanych. Później troszeczkę to się zmieniło. Zaczęli budować szyby kompresorownie i tym podobne sprawy, ale to już w późniejszych czasach. Wynika z tego, że żyła zalegająca tutaj, minerały, które zalegają w żyłach tutaj w tych górach, są bardzo, ale to bardzo bogate, skoro przez tyle lat wydobywali tutaj tyle minerałów. I też te perełki jaskiniowe, widzę, się robią takie ciekawe. No, a tutaj mamy schodek. Proszę bardzo, z tabliczką z rokiem 1900. No i idziemy z drugiej strony. Ładnie się zawija. No i chyba będziemy mieli koniec, chociaż nie, jest przejście. Delikatny obwał, można tak powiedzieć. No to chyba skrzyżowanie było. Jakie ładne śmuciny się zrobiły, krawaciki, jakie osoby. A tu szczelina była. Taka. A tam za.
Ładny chodniczek. Kalcyku się trochę pojawiło znowu. No ładny, jasny chodniczek taki. O. Miał. Trochę bardziej współczesna tabliczka, ale troszkę no, 50 minut. Odwrócenie. Tak już jest szerszy chodnik jak tam. Ten to przed chwilą byliśmy. Tamten był taki węższy trochę. I wynika z tego, że tamten był starszy, a ten już jest bardziej współczesny. Czyli 1954 rok. Co ciekawe, dwa sobie chodniki o tak różnych latach. Widzieli się tam drewniane tabliczki 1890, nawet i 1889. Uch, długi chodnik. Wszystko takie jasne. Było ostro, to strzelali. Tam już to wszystko się powymywało z tamtej strony. Też było strzelone. Prawdopodobnie czarnym trochę. A tutaj już współczesne ładunki. I wszędzie. Patrzcie. No tutaj na ciosach czy na sklepieniu mamy puszczowy. Tutaj chyba nawet była jakaś mijanka. Zwróćcie uwagę, że mocno się rozszerza ten chodnik i idą dwa torowiska. Można powiedzieć, że pewnie był jakiś odstawca. Stała tutaj kolejka. Janka. Blacha wydobywcza. No i mamy skrzyżowanie. O, nawet tutaj jakiś upad kolejny. Zaraz zobaczymy. Tak samo jak tam, co na początku widzieliście, tylko to bardziej współcześnie wybierali żyłę tymi chodnikami właśnie upadowymi. Do góry
A tutaj. O, gdzie mamy stara lampka? Fajnie. No i przodek. Kolejna. O, chyba będzie przodek. No, to nie wygląda na przodek. Z tej odległości bynajmniej. A jednak przodek. Ja myślę, że zrobili tamę. Ale nie zrobili. Już ma się wiertło nawet. A nie, to... I jakiś... Dobra, moi drodzy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, trzymajcie się.